Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kolejnym filmie świątecznym. Dzisiaj znów zabieramy się za przygotowywanie pysznych rzeczy na nasz, nawet może wigilijny stół, tym razem śledzie. Fani śledzi na pewno będą zadowoleni, ale wiem, że jest też sporo osób, które za śledziem nie przepadają. I zachęcam Was do tego, aby jednak ten przepis wypróbować, ponieważ te śledzie są w takiej fajnej, korzennej przyprawie z cynamonem, z goździkami, z anyżem i naprawdę moim zdaniem warto zaryzykować, bo jest to taka świąteczna odsłona śledzia, który smakuje zupełnie inaczej. Według mnie zdecydowanie lepiej. Także zapraszam Was na świąteczne śledzie. Dajcie proszę znać w komentarzu, jakie potrawy u Was królują na święta i czy to są potrawy ketogeniczne, czy niekoniecznie, czy goszczą również w tym okresie świątecznym u Was śledzie. Ja przypominam, że możecie wciąż pobrać mój świąteczny e-book z ketogenicznymi przepisami i daniami, m.in. pierniczkami, uszkami, grzańcem i wieloma innymi pysznymi rzeczami. Możecie go pobrać klikając w link w opisie filmu, a osoby, które pobrały jeden z moich e-booków albo zapisały się tym samym na newsletter, dostają ode mnie mail z dodatkowym świątecznym przepisem oraz wskazówkami do tego, jak na takie święta możemy się w stylu keto
przygotować. Zapraszam Was jeszcze w tym tygodniu na świąteczną odsłonę Keto Q&A, gdzie odpowiem na najczęściej zadawane mi pytania przez moich podopiecznych, z którymi współpracuję indywidualnie właśnie przed świętami. Jak się do nich przygotować, co zrobić, czy mają być keto, czy nie mają być keto. Także o tym wszystkim porozmawiamy sobie w piątek. A ja pozdrawiam Was ciepło. Mam nadzieję, że ten świąteczny nastrój radosny już czujecie i jest on w Waszych domach. Ale widzimy się jeszcze w tym tygodniu, także do zobaczenia. Cześć. Cześć. Z tej strony Anna Salwa.